Tydzień temu patrzyliśmy na świętego Stanisława w perspektywie pustyni, także na ten nasz czas jako wyprowadzenie przez Ducha Świętego na pustynię, jako czas szansy, czas na refleksję, na słuchanie Boga, na wejście w głąb swego serca. Niektórzy jednak wcale nie postrzegają tego czasu jako łaski, szansy, a jako przekleństwo. Dla niektórych ten czas to więzienie. Więzienie narzucone nie dlatego, że są winni, ale dlatego, że znaleźli się w konkretnych okolicznościach, które na nich spadły. Święty Stanisław doświadczył więzienia. Więzienia, które zgotowali mu najbliżsi. Jego przełożony prowincji, jego przełożony w domu zakonnym, ci, na których miłość powinien liczyć i mógł liczyć. Dlaczego zgotowali mu to więzienie? Źle zinterpretowali sytuację, w której się znalazł. Uznali, że nie chodzi drogami posłuszeństwa, że się buntuje. Dlatego został uwięziony, trącony do karceru zakonnego, a potem przewieziony o kilkaset kilometrów dalej, aby tam dalej spędzać czas odosobnienia, czas kary. Póki przełożony generalny nie zakaże mu wszelkich czynności kapłańskich. Święty Stanisław, po pierwsze, czuł niesprawiedliwość tego zdarzenia. Po drugie, nie mógł zrozumieć, dlaczego obchodzono się z nim tak okrutnie, dlaczego nie pozwolono mu się nawet ubrać, chociaż aresztowanie miało miejsce w styczniu, kiedy były wielkie mrozy. Dlaczego obchodzono się z nim tak bezwzględnie? Nie to jednak było dla niego największym bólem. Co natomiast? Że doświadczając choroby nie mógł liczyć na sakrament spowiedzi. Nie otrzymał sakramentu namaszczenia chorych. Że w tym momencie został pozbawiony łaski płynącej z sakramentów, czyli studni Ducha Świętego. Wiele osób starszych dzisiaj jest pozbawionych także Komunii Świętej, możliwości wyspowiadania się. Trudno dotrzeć do wszystkich z sakramentem namaszczenia chorych. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, praktycznie uniemożliwia udzielanie tej łaski, która płynie ze świętych sakramentów. Dla kapłanów jest to ogromne cierpienie, że w pierwszy piątek miesiąca nie będą mogli pójść i zanieść Komunii Świętej chorym, do których chodzili. Tamci będą na próżno czekać. Jesteśmy w sytuacji świętego Stanisława, który w jakiś sposób jest pozbawiony łaski. Łaski, którą powinien otrzymać. Co wobec tego? W innym miejscu, pisząc swoje rozważania o człowieku jako mistycznej świątyni Boga, mówi tak. Jeśli nie możesz pójść do kościoła, nie możesz pójść do kaplicy, wejdź w swoje serce i tam znajdziesz Boga żywego, z którym możesz przebywać, jak w kościele. Dzisiaj potrzeba, abyśmy jakoś uwięzieni, ograniczeni, dotknięci niesprawiedliwością, weszli w swoje serce i zobaczyli, że tam możemy spotkać Boga. Boga, którego możemy adorować, z którym możemy przebywać w wielkiej bliskości. Przyjdzie czas, kiedy kapłani rozejdą się znowu do domów chorych, do osób potrzebujących, starszych, zaniosą im sakramenty Kościoła. Dzisiaj potrzebujemy uwierzyć w to, że Bóg działa pomimo braku tych świętych znaków.